Na mapie został już tylko jeden znacznik. Przeniosę się do wieży. Wystrzelimy się. Dobra, bo powoli kończy się stamina. Najpierw odblokuję wieżę. A no tak, nie mam strzału. Mam nadzieję, że po drodze się jakieś znajdą. Mam nadzieję, że wieża będzie otwarta i nie będzie trzeba tam nic więcej robić. Jeszcze tylko mała wspinaczka. No i co, otwarta ta wieża?
O nie, ktoś tam stoi, czyli pewnie nie. No, co się stało? No dobra. Zaraz znajdę tam jakieś wejście. Tego nie podniosę. Tak mnie to zastanawiało tylko. Mówi, że jest otwarte od góry. Czy w takim razie mam się dostać tam górą? Moment, najpierw tutaj wejdę i teraz. Super. Okej, przy okazji znalazłem skrzynię. Ale tam jest jeszcze jedna, dobra. No to momencik, potem zajmę się wieżą. Super, kolejna broń. No i super, jestem w środku. Super. O, a tam dolecę. Kurczę. No teraz to się możesz łapać. Szkoda. Dobra, bo się kończy stamina. Thank you.
Dobra, idźcie sobie. Ej, rzucają czymś. Ja chcę się tylko dostać do szrajna. Trochę jak Frogger. Okej, czyli szukamy kulki. Znalazłem, to nie było trudne. No, fuck, to. Dobrze. O, fuck! Dobra, nic się nie stało. No, niepotrzebnie rzucałem. Okej, tutaj jest wiatrak, tutaj kolejny. U góry są hydranty. Dobrze, są oba. Super. Moment, może kawałek dalej przesunę. To zabieram. O, fuck. Okej. No i co? Wystarczy tylko wiatrak? No, tylko moment, wyłączę go, żeby mi to nie odpłynęło.
Okej, okay, trzyma się. No i super. No, jeszcze kawałek. Super. Zawsze to dwa serduszka. O, przerwa obiadowa. Ło. Jak się potoczyli?
O. A. Pewnie, czemu nie? Coś jeszcze powiem? Mam coś takiego? I to jeszcze 10? No właśnie. No i jestem na miejscu. Ale najpierw tamten szrajn. To było proste. Co tam mamy dalej? Ojejku, dolecę tam. Nie za bardzo. No i co mogę z tym zrobić? Nie wejdzie na to. No dobra, ale co z tym?
Weź to. No i okej, przyczepię, ale w sumie, no co mi to da? Oj, uwaga. No dobra. Dotarłem dalej. No, chyba tak to miało wyglądać. Nie no, z tym to by się nie połączyło. A, po prostu miałem w to uderzyć. A ja się zastanawiałem, jak to uruchomić bez wiatraka. A to nie tak, że ten wiatrak jest tutaj konieczny. Okej. No ej, nie, nie odjeżdżaj! Wracaj tutaj. No i co z tego wyjdzie? Czy może to podczepię? Okej, uwaga, jedziemy. O Boże. O. Ojejku. Jak to się stało? No i to się przyczepia do koła, nie o to chodzi. No bo jak to pojedzie? No właśnie. No, fuck. Może tak wystarczy. No, uwaga. Hurra! Oj, ostrożnie.
Ej, nie! No Boże, super! Tam jest przepaść. Świetnie. No i co ja mam teraz zrobić? Jejku, ale co to miało być? No i czemu to wróciło aż tam? No niestety. Zacznę po prostu od nowa. Nie to. Tak to miało być. No, jeszcze raz. Tylko to z tego zdejmę. Pyk! Thank you.
Okej, okay, trzyma się. Ale czy da się zrobić tak? Pyk, dobrze. Super. Super. Chcę to zobaczyć. No, prawie. Wiesz co, Mruczek? Nie odczułem tego. Rozwinąłem staminę tylko raz, no i w sumie wystarcza mi. No i co tu się dzieje? No. Hej. To jest jakieś fanowskie Mario, albo jakiś hack? You all talking about marble rock roast, are ya? Mario i Zelda to jednak dwie zupełnie różne gry. Now stop flapping your rock chompers and get over here, Goro! What could you want? Yo. Grałem chyba tylko w jednego jakiegoś romhaka do Super Mario World, ale już nawet nie pamiętam nazwy. Huh?
Cześć, Burian! Co tam dzisiaj robiłeś? Czym byłeś taki zajęty? W sumie za dużo cię nie ominęło. Zrobiłem 2 szrajny i w sumie dopiero co dotarłem do znacznika. O, strzały. Jejku, 5 strzał za 20. Wiem, że chyba w tym mieście ma być zbroja ognioodporna, która zresztą ma się przydać do dungeona. O, może tutaj. Tak, to jest to. Za 700. No to może coś mu sprzedam. O, albo po prostu wszystkie tutaj. No i jeszcze coś, żeby było 700. Jejku, to jest za 200. Ale nie wiem, czy chcę to sprzedawać. Co by mu sprzedać? O, pamiętam, Burian, wypadek na schodach. I co? Już tak po prostu jestem odporny na ogień? Wiesz co, Mruczek, no mi wiadomość tekstowa wystarcza do ogłoszenia live'a. A co, myślisz, że to by zrobiło dużą różnicę, gdybym nagrał krótki filmik, gdzie mówię, hej, zaczynam live'a? Hup.
Nie mogę nosić drewnianych broni. O-o. Oh, fuck. No kurde. Na Joy-Conach. Dla mnie Joy-Cony są bardzo wygodne. Mam Switcha od dnia premiery i bardzo dobrze mi się na nich gra. Pyk! Oh. Ooh.
O, uwaga! Pyk! O, super! Darmowe jedzenie. A, goni mnie. No w sumie trochę tak jest. Działa jak kula armatnia. Będzie trochę wspinania. A ty już daleko dotarłeś w fabule mruczek? No, fuck. Dobra. Idziemy dalej. Czyli nie martwisz się o spoilery, skoro jesteś na live'ie. Rozumiem. Czyli po prostu zdążysz zapomnieć, co się tutaj działo, zanim sam tutaj dotrzesz. Ja w sumie mam zwyczaj przechodzenia jednej gry na raz. Ewentualnie jakaś taka popierdółka, jako druga gra, taka nieangażująca, jakieś Vampire Survivors.
Widziałem tę grę, ale jeszcze jej nie mam. Ale ładnie wygląda. Kiedyś może kupię. A w ogóle jak znalazłeś mojego live'a? Okej, chwila odpoczynku. Okej, po prostu. I pewnie taki, gdzie jest mało widzów. Nie ma? Jejku, mi zawsze w proponowanych, jak kogoś oglądam, to z boku pojawiają się 3-4 live'y z Zeldy od kogoś z Polski. Chociaż może masz rację, bo to są zawsze te same 3-4 osoby. O, fuck. Trudno. Nie, to ja gram i oglądam zresztą też same gry singlowe. Nie lubię gier sieciowych po prostu. Lubię, kiedy grę można ukończyć, a nie poświęcać setki godzin, w sumie, no, na robieniu tego samego. Idziemy dalej. O, moment. Czy tam jest przepaść? Kurczę, no i co ja mam teraz zrobić? Mogę po prostu... O! Mogę tak? Mogę, spoko. Ej, no i tyle? Zobaczę, czy tam na pewno nic nie ma. Najwyżej stracę kolejne serduszko. Nie no, no, jest przepaść. Kurczę, no i co ja mam zrobić? A, mogę po prostu pojechać do tyłu. Okej, da się.
To nie tak, że ten kierunek strzałek na kołach to jedyny kierunek. Super. Hop. O, fuck. Jejku, to już ostatni latawiec. Lepiej, żeby się udało. Nie. Jezu. O, jest jeszcze jeden. No, fuck. Dobra, nic się nie stało. Dobrze, udało się.
No, na razie, mruczek. Fajnie, że wpadłeś. Came up the mountain, I saw her. The princess was standing right here, Goro. And then she gave me this fancy mask to wear around. After that, oh, jeez. It's no use. I can't remember anything that happened after that. Oh! Oh! There she is! Princess! Princess Zelda! We need to talk to you! It's dangerous! Uh-oh. Patrzę, skąd mam wylecieć. Tutaj jest szyna, no ale ona prowadzi na dół. Chociaż... No dobra, zobaczymy. Może właśnie o to chodzi. No bo po co by tutaj była? Oj, ale krzywo jest. Nie, no to chyba nie jest potrzebne.
I to z przodu może? No nie za bardzo. Jejku, no spróbuję, ale... Nie jestem przekonany. No nie, no to nie może tak wyglądać. O, nie, 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 Jezu. Ach. Pyk. Dobrze. Oj. Hura. Oj. Pyk. Tamte szyny najwyraźniej były do czegoś innego. Okej, czyli dotarłem do podziemi. No i co mam tutaj zrobić? Dobra, udało się. Jejku, ale tutaj ciemno.
Gdzie są te świecące? O, tutaj. No i jak mogę tym rzucić? Bo wiem, że da się jakoś wyjąć przedmiot i nim rzucić, ale jak? Niestety, nie mam żadnego świecącego jedzenia. Jejku, co mam tutaj zrobić? Tam się coś świeci. Ale czy to jest mój cel? Chyba, że mam po prostu się dostać do znacznika. Ale i tak mnie tam to ciekawi. Fuck. Oj. Dobra, jeszcze raz, trudno. Jejku, nie mogę sobie gdzieś stanąć. Super, jejku.
Fuck. Jejku. Idę do znacznika i tyle. O, udało się. Co to jest? Okej. Czyli co, to jest po prostu punkt szybkiej podróży? No, zgadza się. Jejku, znalazłem cię. Mam nadzieję, że w samym dungeonie będzie jaśniej.
Burian, jak mogę rzucić przedmiotem? Wow. Nie o to chodzi. Możesz czegoś poszukać na ten temat? Ło! Pyk! Dzięki! Od razu lepiej. No, dawaj. Jejku, dobra, nieważne. Huh?
I co? To będzie dungeon? Tak, to jest dungeon. Ej, no wracaj! No, nareszcie. Young little rock. The gate you must pass through is firmly locked with 5 padlocks. You have the power to unlock them all. Do so, then the gate should open. Heed my words. Huh? Super, jest przejście. I can do it.
Dobra, jedziemy dalej. No i co? Ej, wracaj! Jejku! No i w sumie nigdzie nie dotarłem. Wreszcie jakieś strzały, no ale tylko 10. No, atakujcie tam. Hey!
O Jezu, nie spodziewałem się tego. Ech, czyli nic tutaj nie zrobię. Czyli co? Tutaj była tylko skrzynka. No nie, jejku. No okej, no i się zawrócę. No to ładne kółko zrobiłem. Teraz pojadę prosto, no i co dalej? Może po prostu wysiadka. No, atakujcie! Hurra. Here I go. I can do it. Charge.
No jak to zrobić? O, dobra, już wiem. Hurra! Udało się. Pogmatwany ten dungeon. No i co? Tutaj sobie pojadę, potem trochę wyżej. I co? Tak. No i chcę w prawo czy w lewo? Jak w prawo, to znowu tutaj wyląduję. No dobra, ale jak w lewo, to co się stanie? No to zawrócę się? Dobra, trudno. Chciałem iść do tamtej skrzynki, ale nie szkodzi. No i co? No i wracam. To nie tak ma być. Jejku, to co ja mam zrobić? Here I go!
No, niech będzie w prawo. O kurde. Dobra, nic się nie stało. O! Okej. To coś nowego. Super. Jeszcze raz. Jejku, trochę się boję skakać po tych platformach. A jak spróbuję je zablokować i położę tutaj hydrant? O, super, o to mi chodziło. Oj, przesuwają się. Hurra. Super, już dwa. Three to go. Let's hurry, Goro. Czemu tak nie mogę? Ojejku, ile platform.
No chyba tam po prawej już w ogóle nie ma nic do roboty. Tylko w takim razie co dalej? No dobra, wrócę tutaj. No i jakie mam tutaj opcje? Jak mogę się tam dostać? To się pewnie otworzy, jak już uderzę w ten gong. Czyli co, w sumie nic tam nie ma. No, fuck, zatrzymaj się.
Kurczę, no i co dalej? Nie mam żadnego pomysłu. O, super, kolejny 10 strzał. Okej, okay, coś nowego, super. Gdzie się dostanę? A, super. Ale może z rakietą się uda. Ha. W drugą stronę. No, nie tak. Goro!
Dobrze. Dobrze. Na to liczyłem. Nadal za wysoko. Kolejne strzały? Dokładnie tak. Jeszcze nie. Oj. Chyba ujdzie. Albo w sumie mogę po prostu tak zrobić. No, gdzie on jest? No co jest? No tutaj chodź, no.
No chodź szybciej. Nie do końca. Jejku, teraz za daleko. No, nareszcie. No, Link, co ty robisz? Co to było? Super. No, idź dalej. No, co jest? A co z nim? Jest. Jeszcze tylko dwa. O, fuck, nie. No, co jest? No, ja pierdzielę. Dlaczego się nie chwytał?
Ja pierdzielę. No kurde, dlaczego się nie złapał? No, ostrożnie. Fuck. No, kurde, no co jest? Czemu się nie łapie? Jejku. No, zarąbiście, no. Okej. Wierzę, że da się to zrobić. A nie mówiłem. Dobra, ale najpierw to.
Czy tyle wystarczy? No, zobaczmy. Trochę wyżej. Super. Fuck. No teraz tylko się tam dostać. Kurde. Fuck. Dobrze. Hurra, udało się. W sumie ominąłem jakąś połowę zagadek z tymi wagonami. No to teraz ciekawe, jak pójdzie boss. Może od razu się uleczę?
Sister Zelda! That's... really, really big! Ej, co tak mało tych obrażeń? Może mam trafić tymi wybuchającymi kamieniami? No, nie, nie o to... Jejku... Super. Oj. Oh, fuck. Dobra, zaraz. Na razie tylko sobie próbuję, bo wiem, że i tak nie zrobię tego w pierwszym podejściu. Jak mogę go fajnie atakować, ale nie swoją bronią? No bo to bez sensu. Słabo się to sprawdza. Dobra, uleczę się. Powalczę jeszcze trochę.
O, za późno. No, wskakuj! Ja pierdzielę. Jejku, jest jakiś lepszy sposób. Burian, możesz sprawdzić taktykę na tego bossa? Bo może da się to robić szybciej. Za bardzo się oddaliłem. Thank you.
Nie mogę tego podłączyć do tej broni. Czemu mówi, że już jest? Mi chodzi o to, jak mu zadawać dużo obrażeń. No bo żeby w ogóle go atakować, w końcu muszę najpierw wycelować w nogi. Tylko no widzisz, potem zadaję jakieś tam obrażenia, ale broni mi się psują, już prawie żadnej nie mam, a to cały czas pierwsza faza. Oj. Na co robią na gameplayu? Oj. No kurde, no i co mogę zrobić? Kurde, znowu za daleko. Oj, no to faktycznie. Ale chcę zobaczyć, ile obrażeń zadają mu te wybuchające kamienie. No, wracają. A, były za daleko.
No, czemu nic się nie wydarzyło? Czemu nikt go nie atakuje poza mną? No, no i znowu nic się nie stało. Czemu niby za wcześnie? Okej, obrywa od tych swoich kamieni, ale nie jakoś bardzo. Spróbuję atakować tylko tymi kamieniami, w miarę możliwości. Nie wiem, jak często będzie nimi rzucać. Nie no, spoko to działa, no ale trochę to zajmie. Jest to powolna, ale bezpieczna taktyka.
Oj, jest trochę za blisko. Dobra, wracamy. Oj. Okej. Ciekawe, czy mogę tutaj stać w drugiej fazie bossa. Czy mocno się coś zmieni. Gorzej, jak już nie będzie używać tych kamieni. To nie wiem, co wtedy. Oj, nie. Kurde.
Zaraz połowa. Dobra, odsunę się. Żeby wrócił na swoje miejsce. Okej, połowa. Oj. O kurde. O, niedobrze. Oj. O Jezu.
Okej, okay, mogę tak nadal robić. Ale kurczę, no nie za bardzo z tego mojego miejsca. Fuck. No dobra, coś tam trafiłem. Jejku, co mogę tutaj zrobić? No i kurde, nie oberwał. Jejku, co mogę tutaj zrobić? O, super. Dobrze.
No kurde, ucieka przed tym. Fuck, marnuję tylko strzały. Ech, no i uciekam. Po jakimś czasie go pokonam, jasne, o ile nic się złego nie wydarzy. Ale ile to zajmie? No, w sumie strzały na celowniku są widoczne. Jeszcze 10. Thank you.
Oj. Hurra! No i już nie mam strzał. No! No kurde. Gdybym ja miał mnóstwo strzał, to już dawno byłoby po nim. No ale nie mam. A co robią na gameplayu? Tylko nie mów mi, że strzelają z łuku.
Okej. Tak też można. Szkoda, Burian. No to na razie. Pokonam go i też będę kończyć. Szkoda, bo to już końcówka. Kurde, nie trafił. Skakuj! No, dawaj! Jest!
Bonobo, Little Rock. I've heard that voice. Are you the one who's been talking to us this whole time, Goro? Yes, I am your ancestor from a time long past. I served the first king of Hyrule as a mighty warrior, and as a sage who, like you, could command fire. You fight using your body as a weapon. Impressive. You are my descendant, the pride of the Gorons. You defeated that monster, the source of those foul rocks. But it was the Demon King who summoned it. He sent that monster to keep you from obtaining the stone you just found. My secret stone. Secret stone? Demon King? Huh. So this is the first you've heard of any of this. Then listen carefully to what I have to say. Let me tell you about the imprisoning war and the duty of our people. Many years ago, in the Kingdom of Hyrule's earliest days, a great evil, the Demon King, sought to conquer the kingdom and kill everyone who resisted his rule. Rauru, the first king of Hyrule, rose up to oppose him, along with me and five other warriors. And to fight the Demon King, Rauru trusted us with secret stones. Incredible artifacts that amplified our powers. I stood beside my fellow sages as the Sage of Fire, stronger than ever with my secret stone. However, we were no match for the Demon King. Even my strongest blows weren't enough to break him. Rauru understood that we couldn't overcome the Demon King. In one last brave act, our leader sacrificed himself to imprison that monster. That was the imprisoning war. And then, sometime later, the Sage of Time, one of the six sages, came to me. Her visit would set the Goron's duty in stone. The magic restraining the Demon King will be undone. He will return. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. But Link will need help. Lend him your power. Your fire. The Goron's mastery of fire. In that moment, the duty of the Goron people was clear. I'd like nothing more than to smash the Demon King. I swear that when the Demon King returns, the Sage of Fire will awaken again. The Goron Sage and the Goron people will fight alongside your swordsmen. And that's what you need to know about the imprisoning war and of our people's duty. You saved Goron City, but the Demon King is still out there. Yunobo, Little Rock, take up my secret stone and honor the pledge I made to the Sage of Time long ago. Fight alongside the swordsman, Link. So, it's my duty to help you fight? And he wants me to inherit this? Really? I don't know if I'm nearly as
as great as my ancestor was. But then, if I don't help out, I'd be letting everyone else down. There's no way I'll let that happen. I can do this. Link, hold out your fist. You can count on the Sage of Fire. I'll fight by your side till the very end. And take this. It's proof I stand with you. With that ring, you'll be able to call on my power anytime, Goro. I promise, I'll be strong enough to fight beside you, no matter what happens. Okay, let's head back. Huh?
Super. Co jeszcze powiesz? Skoro wszystkie dungeony są zrobione, to został już tylko finał gry. No ale na finał chciałbym się trochę przygotować, zdobyć Master Sword, trochę więcej zdrowia. Wiem, że tutaj mogę wydać punkty, więc jeszcze to zrobię na koniec. No i w ogóle oddam tamto zadanie. Zobaczę, co mi powiedzą. O, tu jest posąg. Żeby zdobyć Master Sword, muszę mieć cały drugi pasek, dlatego idę w staminę. No, jeszcze trochę. Isn't that? Link, look at this! Quickly! Your Highness! Huh?
Dobrze, tutaj skończymy. Do zobaczenia na kolejnych live'ach. Na razie, cześć, pa pa!